Wiesz, co to jest napisane? To jest napisane od Lairda. Co? Od Lairda do króla. Co to jest Lairda? Lairda. No to jest Lord chyba, tylko tak się pisze? Nie wiem. Nie, ja po prostu jesteś niewyedukowany jeszcze i nie wiesz. Może. Siema, tutaj Łukasz Łuki Woźniak. I Ola. I Wyspa Sky. Wyspa Sky jest to gra do 2 do 5 graczy, wydana w Polsce przez... Lacerta. Lacerta wydaje bardzo często dobre gry, bardzo często średnie gry i czasami słabe, ale nie o tym wydawnictwie dzisiaj mowa. Gra Isle of Sky trwa mniej więcej godzinkę i tak rzeczywiście jest. I jest to gra, którą graliśmy, nawet mówię po angielsku, bo mamy ją w domu po angielsku. To nie ma żadnego znaczenia po angielsku czy po polsku. No nie, ale Wyspa Sky. A więc to była gra, którą zdobyłem na Euro 2000... o matko, na Essen 2000... Na Euro! Na Essen 2000... Wow! 15. Na Essen 2015. Przywiozłem do Polski i tak myślę, wygląda tak sobie. Pewnie będzie taka sobie. Ale ktoś tam wspomniał, że jest fajne. Zagrałem i nie powiem wam tylko na końcu recenzja, a teraz zasady. A więc tak. Mamy planszę, na której mamy 4 kafelki punktacji spośród 16. I teraz każdy gracz ma znacznik punktów. Ma na początku 5 monet, ponieważ pierwszy przychód to 5 monet. I każdy ma jedną siekierkę. Teraz możesz zostawić miejsce. Już masz siekierkę? Mhm. Dobra. No i teraz gra wygląda tak. Najpierw jest przychód. A i w ogóle runda też można sobie przypomnieć, jak się używa, weźmie jedną podstawkę nieużywaną. Prawda? Pieniążki. Teraz dobieramy kafelki. Każdy ma 3 kafelki i kładzie je przed swoją zasłonką. Mhm. Przed swoją zasłonką. I przydziela do nich pieniążki, a do jednego siekierkę, tak żeby inni nie widzieli. Ja powiem szczerze, widzę, Ola, co u ciebie się dzieje, ale to powiem też szczerze, to jest tylko rozgrywka przykładowa. A więc bierzemy... tak, kładziesz siekierkę i monety. Czekaj, ale jakie... możesz wytłumaczyć misje mi? Punkty? Tak. No mamy 4 kafelki, okay, które punktują. Statki. Pierwsze jest A, że kto ma najwięcej statków ma 5 punktów, drugie miejsce 2. Potem za zamknięte obszary górskie po 2 punkty, po 1 punkcie za każdy element drogi i 1 punkt za każdą owcę, a tych misji jest więcej oczywiście. Alrighty. To jest każdy z nas przydziela siekierkę do jednego z 3 kafelków, a pozostałe 2 jakby oznacza ich cenę, ile są one dla niego warte. I mamy na początku piątaka, więc tam cudów nie będzie. Trzeba dać przynajmniej ziko. 3, 4 i ry. Dobra. Wyrzuciliśmy te kafelki i teraz tak, ty pozbyłaś się wszystkich pieniędzy. Tak? Tak, i... No bo 5 zł tak. Wydałaś. I teraz ja mógłbym coś kupić od Oli, ale nie mam pieniędzy. Ale dobra, powiedzmy, że mam 2 złote, tak? Mhm. I chcę kupić to. Prawda? Mhm. Kupuję i teraz 2 złote wyrzucam do banku, a Ola z powrotem te 2 złote dostaje. Jest. I teraz ty możesz kupić coś ode mnie. Bo gramy w 2 graczy. Oczywiście jak jest więcej graczy, to jest zasada taka, że każdy może kupić po prostu jedną rzecz od kogokolwiek. A ja za 2 zliczka mogę to kupić. No tak, ogólnie najlepszy kafelek, jaki się pojawił. Juhu! No i teraz te pieniążki wracają do mnie. Uwaga, te pieniążki tutaj wyłożone odrzucamy, a więc im wyższa cena, tym większa szansa, że stracimy. I teraz sobie budujemy. I gdy budujemy, musi pasować tylko i wyłącznie teren. Więc nie musi pasować na przykład droga. I gdy skończyliśmy budować, czyli tak, tutaj jest ten odrzucanie, kupowanie, budowanie i punktowanie. A, kto ma najwięcej statków? Ola, 5. Kto ma drugie miejsce? Nikt, bo ja nie mam statków. Mhm. Przechodzimy do rundy drugiej i znów zarabiamy pieniążki i tak dalej. Od rundy trzeciej jest zapomoga dla graczy, którzy mają mniej punktów. Im dalej z tyłu jesteś, tym więcej pieniążków dostajesz. I jak widzicie, to ilość misji, czy ilość tych kafelków punktujących rośnie. Czyli tak, mamy AB, AC, BD, ACD, BDC. Mhm. Więc każdy będzie 3 razy w różnym momencie, więc musisz użyć swojego mózgu, żeby przemyślić, kiedy co wyłożyć. Dokładnie. My dokańczamy swoje zdania. To jest zakochanie. No i na końcu gry każde 5 zł to jest punkt. Jeszcze dodatkowo są takie zwoje na kafelkach, które też przynoszą punkty, a jak są w obszarze zamkniętym, to podwójnie. Mhm. Szczegółowe zasady są na w sklepie u Łukiego, ale tak to wygląda. Po 6 rundach coś tam mamy rozbudowane i punkty. Mhm. Wyspa Sky. Ola, jak ci się podoba Wyspa Sky? Bardzo mi się podoba Wyspa Sky. Mi też bardzo się podoba. Uwaga, ludzie, bardzo, bardzo dobra gra. I mówimy to dlatego, że ponieważ sprzedajemy ją w sklepie. Nie, okej, ten żart musi się skończyć.
Więc nie, mówimy dlatego tak, bo naprawdę ona się nam podobała po angielsku. I zawsze się nam podobała. I rzadko to się dzieje, ale gry po recenzji inaczej. Niewiele gier po recenzji u mnie zostaje w kolekcji, a jeszcze mniej gier wraca na stół, a jeszcze mniej wraca często. I Isle of Skye jest w tej trzeciej kategorii. Ja ją ze sobą woziłem i ludzie, którzy ją poznali, po prostu byli w szoku. Dlaczego ta gra jest fajna, zanim po prostu ludziom powiemy idźcie kupić? Dlaczego jest fajna, Ola? Ja może powiem tak. Ja w mojej kolekcji gier w mojego serca są gry takie, które ja bardzo lubię, ale nie zawsze mogę w nie grać, bo muszę mieć odpowiedni humor, nie mogę być zmęczona, coś tam, wtedy zagram, jest fajnie, lubię je. I są gry, które lubię bardzo i mogę zagrać w nie zawsze. I to jest jedna z tych gier, to jest gra, w którą mogę zagrać zawsze. Ona jest wymagająca, żeby przemyśleć, ułożyć, zdobyć, obliczyć, ale jednocześnie jest lekką grą, jest grą, która, w której można pooddychać, jest fajnie, jest fun, więc lubię to, że można przemyśleć, a jednocześnie odpocząć przy niej grając. Tak, bo jest przyjemność budowania, przyjemność punktowania, każdy coś tam zbiera. Mi się podoba bardzo interakcja, czyli to, że mogę coś komuś zabrać i jak się uprę, to mu zabiorę, bo widzę, że na przykład on wygrywa. I niekoniecznie to będzie najefektywniejszy ruch, ale jemu coś tam przeszkodzę, ale on ma pieniądze, więc to też nie jest totalna strata. Tak. I ten w ogóle mechanizm, że ja wybieram, jaką cenę daję, jest super. Który wyrzucam, to jest też bardzo fajne. To, że właśnie to jest dostępna pula, a nie, że ja losuję i to mam, jak w niektórych grach kafelkowych. I co jest bardzo ważne, kafle punktacji. Tak. Jest ich 16, pojawiają się 4 i nie wszystkie, i teraz nie będę kłamał tobie, nie wszystkie układy są fajne. Nie wszystkie. Zdarza mi się, że jak wyciągnę 4 kafle, stwierdzę, wymienię jeden na jakiś inny, żeby było bardziej różnorodnie. Ale kurczę, jest ich 16, wszystkie mają sens i różne układy są po prostu niezliczone. Więc każda gra będzie trochę inna, regrywalność tutaj wzrasta i to, co jeszcze mi się podoba, to to, że jest zapomoga dla tych graczy, którzy są z tyłu. Z tyłu. I to, i to nie jest coś takiego, że jesteś z przodu, jesteś bardzo z przodu i po prostu wygrałeś całą grę. Tylko naprawdę to nadgania te pieniądze. Tylko to nadgania i pomaga, nie ma takiego, o ludzie, jestem w czarnej i jestem już tam do końca gry. I kolejna bardzo fajna rzecz, że można wyjąć sporo punktów na tych misjach na swojej planszy, czyli na tych zwojach. Szczególnie jakie się ma podwojone i się w to pójdie. Można przegrywać w trakcie, zbrać pieniądze w trakcie i na końcu przydrzaźnić. Dokładnie, przydrzaźnić. I ostatnia zaleta, bo jest ich dużo, wiemy o tym, ostatnia zaleta, gra się naprawdę spoko skaluje, w tym sensie, że działa naprawdę dobrze i w dwóch, i w trzech, i w czterech, i w pięciu graczy. I nie wydłuża się bardzo czas gry, ponieważ przechodzimy przez pewne etapy, one są proste, naturalne, dynamiczne, więc no naprawdę. No naprawdę. Łukasiu, jakie minusy? Okładka nie należy do najładniejszych. Więc to jest gra, którą zasadniczo nie przekonać się, jeżeli tylko chcesz ładnej okładki. No dokładnie. I nie będę oszukiwał ciebie ani wydawcy, że no bo tutaj to wygląda paskudnie. Ale właśnie to jest takie brzydkie kaczątko, które ma serce ze złota, jak w przysłowiu i nie, w historii. Nie, i w bajce. Też nie. Nikt nie miał serca ze złota. To jest wilk w owczej skórze? Nie. Owca w wilczej skórze? Nie. Nie oceniaj książki po okładce. I kup Wyspę Skye. I mówię to głównie dlatego, bo no nie wiem, ja sobie mojej kolekcji bez tej gry w tym momencie nie wyobrażam. Tak jaki się zrobiłeś sentymentalny. No weź, Ola, przestań. No dobra, więc wiecie, jaka jest ocena, prawda? 5/5. Naprawdę wszystko super, nowość, nutka geniuszu, ułukiego.pl. Na koniec co? Pudełko pełne pomysłów. Emerald Scrapper. Łukasz zmienia się w Dartha Vadera. No! Ola. Tak. Would you like to be my wife? Czyli jestem Natalie Portman. Jakbym mogła być Natalie Portman, to czemu nie?